Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Łukasz, podróżowanie przez V. Dzisiaj są moje urodziny i z tej okazji postanowiłem nagrać nietypowy odcinek. Podzielę się z wami pewną historią mojego życia, taką ciemniejszą stroną, która stała się jaśniejszą później stroną. Dzisiaj obchodzę 38 urodziny i z tej okazji chcę opowiedzieć wam, jak przepiłem połowę tego czasu, bo dzisiaj będzie o moim problemie z alkoholem. Problemie, który przez ponad połowę mojego życia towarzyszył mi, a teraz już mi nie towarzyszy. Teraz niedawno minęła 3. rocznica mojego niepicia alkoholu. Jestem abstynentem od 3 lat. Przeszło 3 lat i 1 miesiąca. No i pomyślałem, że może moja historia może komuś pomóc i kogoś zainspirować do tego, żeby na przykład ograniczyć albo rzucić alkohol. Zdecydowałem się na ten film po rozmowie z moją przyjaciółką, która podzieliła mi się swoją historią życiową. Ona przeszła przez taką chorobę trudną i powiedziała mi, że po prostu dobrze jest dzielić się swoimi przeżyciami, nawet tymi trudnymi. I ja przypomniałem sobie, że jak ja byłem w tym etapie rzucania alkoholu, to mi bardzo pomagały historie innych. Takie filmiki, świadectwa, na meetingach też się opowiada historie z przeszłości, są takie tak zwane speakerki i mi to bardzo pomagało, bo mogłem sobie utożsamić i mogłem też zobaczyć naocznie, że komuś się udało. Więc dzisiaj będę opowiadał o tym, jak piłem, dlaczego piłem i dlaczego rzuciłem alkohol i jakie mam sposoby na to. Ale zanim to zrobię, to chciałbym tutaj przestrzec, może nie wiem, powiedzieć wszystkim tym osobom, które się teraz nagle zatrzymały, wie co tu się dzieje, w ogóle nie będzie wiercenia, nie będzie podróżowania, co to się w ogóle dzieje, co ten gość gada. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę pić piwko teraz, pić winko, to jest wszystko w wolności, ja nikomu nie będę zaglądał do mieszkania, ja nie jestem policjantem, nie jestem też takim neofitą świeżo po nawróceniu niepijącym, bo tak jak mówię, to już 3 lata minęły, więc ja jestem tolerancyjny wobec osób, które piją, ja nie mam problemu z alkoholem, ja już po prostu to mam za sobą, więc dookoła mnie mogą być osoby, które piją i ja jestem w stanie z nimi wytrzymać do 1 w nocy, no bo 23, 1 w nocy, a teraz, jeżeli ktoś z was tam jest i sobie pije, to korzystajcie, to jest po prostu wszystko w wolności, każdy niech odpowiada za swoje czyny, jeżeli niech robi to, na co ma ochotę i nie chciałbym też, by ktoś się poczuł gorszy albo napiętnowany, że ja po prostu teraz mówię, że nie piję, a uważam, że wszyscy ludzie, którzy piją, są gorsi. Absolutnie nie. Alkohol, jak to kiedyś ktoś powiedział, jest dla ludzi, wszystko z umiarem, ja tego umiaru po prostu nie miałem w pewnym momencie mojego życia, dlatego też wyczerpałem swój limit na całe życie i no teraz muszę żyć, że tak powiem, o suchym pysku. Ale jeżeli ktoś z was ma ochotę co pić, to po prostu picie. Nie przeszkadzajcie sobie w tym. To tyle tytułem wstępu, a teraz sobie znajdę wygodny fotel i wam to wszystko opowiem. Jakiś czas temu dostaliśmy od naszego znajomego, Sławka, którego serdecznie pozdrawiam, z Mortagły, stary fotel, który tutaj odkrywam. Sławkowi gdzieś tam zalegało nieużywane i mówi, weź sobie ten fotel. Pomalujesz i będziesz miał. Jest on bardzo stary, wiekowy, ale pomyślałem, że dam mu nowe życie. Wyszlifuję, pomaluję i będzie jak ja. Bo ja też dostałem nowe życie w momencie, kiedy przestałem pić alkohol. Dosyć brzydkie tło wybrałem, ale muszę się ustawiać w cieniu, bo jest bardzo ciepło. Jak wiecie, jesteśmy w Portugalii i jest okej. Dobra, moi drodzy, więc tak, zanim zacznę, to powiem wam klasycznie, jak to się opowiada w takich historiach, moją historię, w sensie taką historię z przeszłości. Urodziłem się w rodzinie dysfunkcyjnej, w rodzinie jest problem alkoholowy, mój ojciec był alkoholikiem, był bardzo złym człowiekiem, bardzo złym, był do szpiku kości po prostu pozbawiony wszystkich dobrych cech. Był człowiekiem, który nie potrafił kontrolować swoich emocji, nie potrafił rozmawiać o emocjach, nadużywał przemocy, nadużywał alkoholu, wulgarnych słów, znęcał się nad całą moją rodziną psychicznie i fizycznie i mieliśmy, że tak powiem, takie piekło. Ja miałem to szczęście, że w drugiej klasie podstawówki, jak ja byłem w drugiej klasie podstawówki, to mój ojciec trafił przymusowo na leczenie do ośrodka odwykowego i
Na szczęście to leczenie okazało się sukcesem. Rzadko się zdarza, żeby ktoś, kto jest przymusowo wysłany na leczenie, wyszedł z tego leczenia zdrowy albo zdrowiejący. Ale mojemu ojcu się udało. Więc ja już nie byłem świadkiem od drugiej klasy gimnazjum, nie byłem świadkiem jego alkoholizmu, natomiast jego głowa nie została uzdrowiona, no i do śmierci był takim zamkniętym człowiekiem, który trudno mu się, że tak powiem, było skomunikować z resztą rodziny i ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. Większość z was, większość z nas ma w swojej rodzinie kogoś, kto miał problem alkoholowy, a ci nasi rodzice, kiedy nie było jeszcze psychologów, nie było psychiatrów, to nie mieli kompletnie gdzie szukać pomocy. Teraz to jest dużo łatwiej. Tak to wyglądało i Łukasz, który, młody Łukasz, który, że tak powiem, miał problemy z tym swoim ojcem, miał problemy z akceptacją, z pochwaleniem przez ojca, no po prostu tam gdzieś wewnętrznie było bardzo dużo złych relacji i ja, że tak powiem, trochę cierpiałem gdzieś wewnętrznie, bo jestem bardzo wrażliwym człowiekiem. Na szczęście miałem i mam nadal kochającą i fantastyczną mamę. Nasza mama wypełniała nasz dom miłością, nasze życie miłością i robiła wszystko po to, żeby dzieci były szczęśliwe. Poświęciła całe swoje życie po to, żeby jej dzieci były szczęśliwe. Nie odeszła od ojca, ponieważ wiedziała, że jeżeli odejdzie od ojca, to prawdopodobnie dzieci będą raz tu, raz tam i bała się, że utraci kontrolę i że on po prostu będzie nas krzywdził wtedy, kiedy jej nie będzie. Więc ona do samego końca była z nim, była w naszym domu, no i opiekowała się nami i nadal się opiekuje całą moją rodziną. Wszyscy moi bracia wyszli na ludzi. Natomiast ja zacząłem już w wieku 15 lat, 14 lat, kiedy byłem w drugiej klasie gimnazjum razem z moimi przyjaciółmi, z moimi kolegami. Kupiliśmy 3-litrowe nalewki brzoskwiniowe. To było obrzydliwe, słodkie, ale obrzydliwe. Obrzydliwy trunek. Teraz to bym nie dotknął tego w ogóle, do ust nad mnie przybliżył. Kosztowało to 5 zł za litr. No i co? No i poszliśmy na jakąś tam łąkę, otworzyliśmy te wina, no to nie były jabole, to były jakieś nalewki, takie nalewka kalwaryjska, czy jakiś kufel kalwaryjski, ole. No i co? I otworzyliśmy te wina, wypiliśmy, pożygaliśmy się oczywiście, ale było wesoło i śmiesznie i to był nasz taki chrzest alkoholowy. Później jakieś piwka, barki strong i ja też wpadłem w takie środowisko w gimnazjum pijące. No zawsze jest jakaś taka grupka, która się, że tak powiem, wypuszcza przed szereg i pierwsza pali papierosy, pierwsza pije alkohol, chodzi na imprezy, wagaruje i tak dalej. I ja należałem do takiej grupy. Więc ja w gimnazjum miałem bardzo złe oceny, byłem bardzo złym uczniem. Należałem do takiego środowiska osób raczej mających więcej uwag niż pochwał w takim notatniku ucznia. Ale bardzo mi to pasowało, ponieważ byłem rozpoznawalny, bujałem się z ludźmi, którzy też są znani, lubiani, więc to nie był po prostu taki zwykły Łukasz, który był zahukany, bo wcześniej to byłem takim Łukaszem po prostu z domu alkoholika. W momencie, że mnie krzyczał, ja po prostu się bałem wszystkich ludzi, bałem się zapraszać kolegów do mojego domu. Ja po prostu byłem takim strasznie lękliwym i zamkniętym w sobie chłopcem. A ten alkohol mnie wyniósł na wyżyny. Ja nagle poczułem się kimś po prostu, dorosły. Mogłem sobie po prostu robić, co chciałem, no i ten alkohol dawał mi takiego powera i takiej odwagi, więc, że tak powiem, napełnił mnie taką odwagą. Oczywiście miało to wszystko swoje konsekwencje, tak jak mówię, no lekcje zawalone. To był taki okres dorastania, nastolatkowania i buntu nastoletniego. No i tak wkroczyłem w ten alkohol po prostu. To jest tak, tak to się zaczęło. Później było liceum. Na szczęście w liceum dużo nie piłem, ponieważ ja chodziłem do zamkniętego liceum, katolickiego liceum z internatem, więc od poniedziałku do piątku nie było takiej możliwości, żeby tam się napić alkoholu, ponieważ to była malusieńka szkoła, malusieńki internat i to by było od razu wyniuchane, jeżeli bym przyszedł po alkoholu. Ale w piątek i w sobotę, kiedy wracałem do mojej rodzinnej miejscowości, do Suchej, to już mogłem, że tak powiem, odpalić racę i popłynąłem, więc piątki i soboty zawsze spędzałem w takim barze pod Szczechą i no łotaliśmy tam z kolegami. Ja miałem taką przypadłość, że ja po prostu piłem tak dużo, aż się upiłem. Nie potrafiłem przestać. Nie było we mnie czegoś takiego, że po prostu, o dobra, dziś idę na piwo. Dwa piwa, dobra, dziękuję, do widzenia. Tylko dwa piwa, potem cztery piwa, potem już nie wiem ile tych piw. I łotałem tak, aż mnie odcięło. I to
już w tym etapie licealnym, to po prostu ta cecha dziwna się pojawiła i ona była aż do samego końca mojego pijaństwa. Więc ja po prostu nie potrafiłem nigdy napić się alkoholu tak, żeby sobie tylko troszkę zamoczyć usta i tyle, tylko musiałem, że tak powiem, ściorać się na maksa. Po liceum były studia. Studia, no to wiadomo, studia to jest po prostu taki okres, kiedy się, że tak powiem, pije dużo. Ja dosyć często chodziłem do Kicza. W Krakowie był taki bar Kicz. No i kto był w Kiczu, w ogóle to jestem ciekaw, czy ktoś z was tutaj jest, kto pamięta Kicz, to napiszcie mi w komentarzu, może się gdzieś tam na parkiecie minęliśmy. Ja chodziłem do Kicza, w Kiczu się oczywiście imprezy kończyły o 8 rano, 11, więc to był taki bar, gdzie można było przyjść po imprezie, po parapetówce, po domówce, po grillu i tam jeszcze się dobić, więc to było idealne miejsce dla mnie. Później Kicz zawalił się, schody się zawaliły, jego zamknęli, ja też ewoluowałem, ponieważ to się wszystko złożyło z czasem, kiedy ja wyjechałem do Londynu, a w Londynie to już po prostu było high life, tam można było wszystko, bo ja byłem barmanem, więc mogłem sobie nalewać w czasie pracy, popijać, chodzić na imprezy. Londyn słynie z życia nocnego, tam się bardzo dużo dzieje rzeczy, bardzo dużo imprez przeróżnych, imprez w podziemiu, na dachach, w dużych magazynach, dyskoteki, DJ z całego świata. Więc ja to życie nocne Londynu bardzo mocno eksploatowałem, aż do moich 30 urodzin. Po moich 30 urodzinach pojawił się kac morderca. Kac, którego wcześniej nie doświadczałem na takim stopniu jak przed 30 urodzinami. Osoby, które przekroczyły 30 rok życia, wiedzą, o czym mówię. Ci, którzy nie przekroczyli jeszcze 30 roku życia i myślą, że mieli bolesnego kaca, to jeszcze nic nie mieli, nic nie czuli. Moi drodzy, jeszcze wszystko przed wami. Ja to tego doświadczyłem namacalnie. Miałem 3-dniowego kaca. Przez 3 dni nie potrafiłem się ruszyć. Tak powiem, może chodziłem, ruszałem się, ale to było coś strasznego. I to był taki czas na głębokie przemyślenia. Wtedy postanowiłem, że coś z tym zrobię. I wtedy też, mniej więcej w tym samym czasie, po urodzinach, wpadliśmy na pomysł, żeby wyprowadzić się z Londynu, zwolnić to tempo życia, zmniejszyć ilość imprez i wyprowadziliśmy się do Bristolu. Tam wynajęliśmy dosyć duży dom. Ja pracowałem zdalnie, więc nie chodziłem na piwo po pracy z kolegami, ponieważ moi koledzy pracowali w Londynie i w Sztokholmie, na Malcie, a ja byłem w Bristolu i łączyłem się z nimi przez internet, więc mi to bardzo pomogło w odcięciu się od ludzi, z którymi do tej pory spędzałem dużo czasu na piciu alkoholu. Więc mi wyprowadzka do Bristolu bardzo ułatwiła. Tam się zaprzyjaźniliśmy i zakręciliśmy się wokół grupy Polaków, którzy są zorganizowani wokół kościoła w różnych wspólnotach i dosyć często chodziliśmy do kościoła polskiego, chodzimy na spotkania, chodzimy na kurs, nowe życie, jakaś odnowa. To było zupełnie inne środowisko i też byli ludzie, którzy nie nadużywali alkoholu. To były spotkania, na których nie waliło się wody, czy tam błyskaczów, czy innych alkoholi do 5 rano, tylko po prostu się siedziało przy paluszkach, przy ciasteczkach, przy jakichś soczkach, czasem jakieś winko też wleciało, ale to było zupełnie na innym poziomie niż towarzystwo londyńskie. No i właśnie tam trafiłem na taki kurs, na którym pojawił się taki fajny zakonnik. Nie pamiętam niestety jego imienia, miał takie bardzo niecodzienne imię. No i ja poszedłem tam do niego do spowiedzi, no i ja opowiadam mu o moich tam problemach i on po prostu powiedział mi, wiesz co, Łukasz, bez imienia, po prostu powiedział, wiesz co, słucham tego, co mówisz i wydaje mi się, że masz problem, na który ja nie jestem w stanie ci pomóc, ale jako pokutę zadaję ci pójście do psychologa. No i porozmawianie z psychologiem o tym problemie. No i ja pomyślałem sobie, no bardzo ciekawa w ogóle to jest pokuta, no ale pokutę trzeba wypełnić, jak się jest wierzącym i chodzi się do kościoła, no to po prostu trzeba pokutę wypełnić, więc skontaktowałem się z panią psycholog, no i pani psycholog na pierwszym spotkaniu mi powiedziała, czym chciałby pan się zająć, a ja jej powiedziałem, no wie pani co, no troszeczkę za dużo piję i chciałbym, że tak powiem, ograniczyć alkohol, chciałbym się nauczyć pić 3-4 drinki i potem koniec. No i ta pani powiedziała, no dobrze, to spróbujmy. No i mieliśmy serię spotkań, na których odkrywałem karty z mojej przeszłości, teraźniejszości, przerabialiśmy różne schematy, planowaliśmy wieczory, planowaliśmy dni, no po prostu mnóstwo ćwiczeń i zadań. To była taka pani coach bardziej niż psycholog i ona mnie naprowadziła i po parunastu tam spotkaniach mieliśmy takie podsumowanie, no i ja powiedziałem, dobrze, teraz już potrafię kontrolować swój alkoholizm, już piję tylko kilka drinków, właśnie teraz lecę na Maltę, na imprezę filmową z moimi kolegami z Londynu, z Malty i z Turcji, no i
powiedziałem jej, że ja będę pił tylko 3 drinki dziennie i ona powiedziała, że okej, to zróbmy taki test, że ja będę pił 3 drinki dziennie, a jeżeli polecę dalej, w sensie wypiję więcej i upiję się, to po powrocie ona kończy ze mną terapię. To po prostu zamykamy temat, ponieważ ona już nie widzi sensu, żebyśmy wałkowali tematy dalej, bo jeżeli to jest tak mocne, że ja nie jestem w stanie nad tym zapanować, to znaczy, że ja powinienem znaleźć kogoś innego, jakąś grupę wsparcia, anonimów alkoholików, albo po prostu znaleźć kogoś, kto mi pomoże w tym. No więc zrobiłem taki, powiedzmy, zakład z tą panią, no i poleciłem na tą Maltę. Przez pierwszy dzień byłem bardzo dumny z siebie, ponieważ wypiłem 3 drinki i tyle. Grzecznie poszedłem do łóżka spać. W drugi i trzeci dzień urwał mi się film. Nie pamiętam w ogóle powrotu z imprezy. Po powrocie do domu skontaktowałem się z moją panią psycholog, dopowiedziałem całą tę historię, no i ona mi mówi, no to widzi pan, jak sytuacja wygląda. No i zaleciła mi spotkanie z osobami, które się tym zajmują na co dzień. Więc szybko odnalazłem grupę anonimowych alkoholików. Wybrałem anonimowych alkoholików, ponieważ w międzyczasie, po tych moich 30 urodzinach, a nie wiem, 32 lata chyba wtedy, 33? Tak, 33. 3 lata mniej więcej trwał ten cały proces rzucania alkoholu, przeprowadzki i tak dalej. Te próby rzucania alkoholu. I w międzyczasie ja bardzo dużo słuchałem audiobooków. Mnóstwo audiobooków o uzależnieniach, o rozwoju osobistym. I te wszystkie audiobooki postaram się wam tutaj dać. I z tych wszystkich audiobooków wynikało jedno, że najlepszą metodę na rzucenie nałogu mają alkoholicy. Że nie ma lepszej metody niż 12 kroków anonimowych alkoholików. I poddałem się po prostu. Wróciłem do domu we wtorek, a w niedzielę był pierwszy meeting przy polskim kościele, polska grupa. Bardzo się wstydziłem tam pójść, ale poszedłem. Otworzyłem drzwi, wszedłem do środka, stolik, krzesełka, parę osób, starszy pan, młodszy pan, pani, dziewczyna, chłopak. Takie bardzo różnorodne środowisko, w ogóle nie było tam żadnych kloszardów, żadnych żuli, nie śmierdziało, to po prostu byli zwykli ludzie, takich, których się spotyka na ulicy, takich, których się spotyka w kościele, w restauracji. Niektórzy ogoleni, niektórzy nieogoleni, niektórzy ładnie wymalowane pani, niektóre niewymalowane. Totalny miks, więc to było pierwsze moje zaskoczenie, chociaż ja byłem na meetingu parę razy jako dziecko, bo mój ojciec był anonimowym alkoholikiem, więc jak są czasami takie rodzinne zjazdy, to zaprasza się rodzinę. No ja jako dziecko byłem na takich meetingach, więc wiedziałem mniej więcej, jak to wygląda, że się siedzi i rozmawiałem, że ludzie coś mówią. Ja jako dziecko nie zapamiętam ani jednego słowa z tego, co oni tam opowiadali, ponieważ no jako dziecko, to cóż mogłem? Siedziałem tam, jadłem paluszki, piłem herbatę i czekałem, aż to się skończy. Natomiast na tym moim pierwszym meetingu usiadłem w rogu i pociłem się ręce, byłem zestresowany, wstydziłem się, że w ogóle tam występuję, w sensie wstąpiłem do środka i poczułem się po prostu bardzo dziwnie, bo przypomniałem się te czasy właśnie z meetingu mojego ojca. Pomyślałem sobie, kurde, stałem się moim starym i doprowadziłem się do tego, do czego nigdy nie chciałem się doprowadzić. Nigdy nie chciałem być taki jak mój ojciec. A stałem się takim po prostu człowiekiem i wylądowałem na meetingu anonimowych alkoholików. Wstyd, hańba, nikomu o tym nie powiedziałem, tylko Kasia wiedziała. No ale co tam się wydarzyło na tym meetingu? Na meetingu, na początku, padło pytanie, czy jest ktoś wśród nas, kto jest pierwszy raz. No więc ja podniosłem rękę. Nie pamiętam, chyba się przedstawiłem. Łukasz. No i wszyscy, cześć Łukasz, cześć, witaj Łukasz. I siedziałem przez 2 godziny. Nie odzywałem się w ogóle, ponieważ na meetingu jest taka zasada, że tam się nie trzeba odzywać. Tam nie ma przymusu. Nie trzeba po prostu się w ogóle odzywać. Można przychodzić, siedzieć, cicho siedzieć, jeść paluszki, pić kawę i słuchać. Więc ja skorzystałem z tego prawa, żeby się nie musieć wypowiadać, ponieważ nie chciałem się wypowiadać. Ja tam przyszedłem tylko i wyłącznie po to, żeby się dowiedzieć, jak kontrolować moje picie. Ja nie chciałem rzucać alkoholu, tylko chciałem wiedzieć, jak zrobić tak, żebym mógł wypić 3 drinki, 3 piwa i powiedzieć basta. I następny napój zamówić sobie kola albo fantę. Albo nie wiem, wodę. No i co? Zaczyna się meeting. No i zaczynają wypowiadać się osoby zgromadzone na tym meetingu. Podnosi rękę chłopak w rogu i on chce się odezwać. No i nie wiem, nie będę powiedział prawdziwych imion, powiem Krzysiek. Cześć, mam imię Krzysiek, jestem alkoholikiem. I zaczyna opowiadać historię swojego życia i tego, jak pił, dlaczego przestał pić. I ja słucham tego gościa i mówię, kurwa, on gada moją historię. To jest historia mojego życia. Problemy ze starym, brak akceptacji, tu jakiś problem, tam jakiś problem. I ja mówię, kurde, no dokładnie to samo, co ja.
Następna osoba się odzywa po przeciwnej stronie, gość opowiada historię mojego życia. Co myślę, no niemożliwe, przecież on ma dokładnie te same doświadczenia co ja. Babka naprzeciwko opowiada historię mojego życia. O tym, jak się zapiła, jak się zachlała, jak zawiodła swoich znajomych, jak w pracy miała problemy, jak miała zaległości. Potem gość koło mnie mówi, że on jak przyszedł parę lat temu na meeting, to przyszedł po to, żeby się dowiedzieć, nie jak rzucić alkohol, tylko jak kontrolować swoje picie. I ja sobie myślę, przecież ja po to samo tu przyszedłem. I słucham tych ludzi i sobie myślę, jak to jest możliwe, czy oni się ustawili. I to jest niemożliwe, że przecież oni wszyscy opowiadają historię własnego życia, ale to jest moja historia. I wtedy sobie myślę, kurwa, po prostu my mamy wspólny pierwiastek. To jest niemożliwe. To po prostu, no, mózg mi parował. Po pierwszej godzinie słuchania tych historii miałem ochotę uciec, bo tam była przerwa na papierosa i miałem ochotę po prostu wyjść, ale nie zatrzymałem się, po prostu... Nie wstałem nawet, zostałem na tym krześle, nie odzywałem się do nikogo i po prostu pomyślałem sobie, zostanę, przyszedłem, to zostanę. Najwyżej się napiję w domu, odreaguję sobie to wszystko. No i zostałem tam te 2 godziny, wróciłem do domu pieszo, chyba godzinę wtedy szedłem, bo chciałem to wszystko jeszcze przemyśleć, przeanalizować. Pamiętam, że mnóstwo miałem myśli, otworzyłem drzwi do domu i Kasia się pyta, jak tam? No i jak było? Ja mówię, Kaśka, usiądź, ja ci muszę coś powiedzieć. No i ona pyta, co się stało? Ja mówię, Kasia, mam na imię Łukasz i jestem alkoholikiem. No i Kasia się uśmiechnęła, ja mówię, no jak to jest alkoholikiem? Przecież tylko pijesz na imprezach i tak dalej. To nie jest takie pijaństwo, że po prostu przychodzisz zażygany, czy tam gdzieś ktoś cię przywozi. No zdarzało się, że mnie ktoś przywoził, ale to było z jakiejś imprezy. To nie było takie pijaństwo, że ja ręce mi się trzęsły, po prostu ja leciałem w nocy po alkohol, czy gdzieś tam za łóżkiem miałem schowane, czy w kotłowni miałem schowany alkohol, bo to w ogóle nie, tak nie wyglądało nigdy. Alkohol był po to u mnie w całym moim życiu, żeby mi dodać animuszu, po prostu, żebym się czuł lepiej, żebym był bardziej uśmiechnięty, żebym się świetnie bawił. Ja się w życiu z nikim nie pokłóciłem po alkoholu. Nigdy się nie biłem z nikim po alkoholu. Nigdy nie wszczynałem jakiejś nawet takiej kłótni. Jedynie to parę razy mi ochroniarze wyrzucili z lokali, z barów, bo tańczyłem na stole albo na jakichś miejscach, gdzie nie wolno tańczyć. Raz u DJ-a tańczyłem, na DJ-ce wyskoczyłem i ochroniarze mnie po prostu ściągnęli i zanieśli przed drzwi, więc nigdy tam nie było przykrości dla drugiej osoby. Największą przykrość sprawiłem mojemu ciału, że tak powiem. No i po tym wyznaniu, że jestem alkoholikiem wobec Kaśki, powiedziałem, że w takim razie musi się wszystko zmienić. Alkoholicy powiedzieli, że jedynym sposobem na kontrolowanie alkoholu jest jego zaprzestanie i chcę to zrobić, że chcę po prostu rzucić alkohol, dlatego jeżeli masz ochotę na jakieś likiery, napoje, drinki, rumy, wódki smakowe, wszystko to, co mieliśmy w barku, a mieliśmy zasobny barek, to pij, po prostu pij, ja się po prostu nie dołączam, bo ja wtedy w niedzielę na tym meetingu przestałem pić alkohol. Ja wtedy po prostu w tą drogę powrotną do domu postanowiłem, że od tego dnia, już nie od jutra, nie od poniedziałku, tylko od teraz rzucam alkohol. No i udało mi się, słuchajcie, chodziłem na te meetingi co środa, niedziela. Ile było meetingów polskich do końca naszego pobytu w Bristolu, to byłem na każdym. Żyłem od meetingu do meetingu, nie mogłem się doczekać spotkania z grupą. Miałem to szczęście, że trafiłem na fantastyczną grupę w Bristolu. Grupa działa do dzisiaj, więc jeżeli są osoby z okolic Bristolu albo z Bristolu i mają problem z alkoholem, szukają pomocy, to po prostu nie zastanawiajcie się ani dnia. To były spotkania z ludźmi, którzy są niezwykle szczerzy. Wszyscy są wrażliwi, wszyscy mieli w przeszłości jakieś problemy z rodzicami, z matkami. I w wyniku tych wszystkich przeróżnych problemów, najczęściej spowodowanych brakiem miłości, sięgnęli po alkohol, który ściorał ich życie i wylądowali na meetingu. Na meetingach jest pełna szczerość. Jak komuś coś nie podoba się, jak kogoś coś wkurzyło, to po prostu się to mówi. Tam nie ma takich zahamowań. No oczywiście prosi się, żeby nie używać wulgarnych słów. No, są też grupy, na których można przeklinać, ale to nie ta bristolska. I bardzo mi pomogły te po prostu meetingi, bo na tych meetingach każdy się dzieli swoim doświadczeniem, co mu pomogło, więc ja korzystałem z tych spotkań i bardzo, bardzo dużo one mi dały. Dały mi więcej niż spotkania z panią psycholog i niż wszystkie te książki, audiobooki, które przesłuchałem. Natomiast cieszę się, że przesłuchałem te książki i że spotykałem się z panią psycholog, ponieważ to wszystko w tej mojej głowie się potem ładnie poukładało i ja potrafiłem przez 9 miesięcy nie pić alkoholu. W tym czasie zmieniliśmy znowu całe swoje życie, ponieważ w międzyczasie, jak ja trafiłem do AA, padł pomysł na van life, na to, żeby rzucić wszystko, wybudować vana i ruszyć w podróż i wydawało mi się, że to będzie świetne rozwiązanie, ponieważ
znowu zmieniam otoczenie i będę spędzał bardzo dużo czasu na łonie natury, będę chodził na spacery, będę podróżował, odkrywał, będę miał cały czas nowe zajęcie, więc nie będę po prostu miał nudy, a jak jest nuda, to jest... I wybudowałem vana całkowicie trzeźwym. I tylko dlatego i wyłącznie wybudowałem tego vana w tak krótkim okresie, bo przypomnę, że pierwszego kampera wybudowałem w 3 miesiące, nie mając pojęcia kompletnie o tym, jak to się robi, a zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, że byłem trzeźwy. Bo gdybym był pijany, to w momentach kryzysowych, na przykład, o, tu mi nie wyszło, tu się źle ucięło, wkurwiony jestem, idę się napić. Podejrzewam, że część z was też tak ma, przy czym ja tak miałem, że jeżeli coś mi nie szło, to po prostu szedłem na alkohol. Alkohol łagodził po prostu ten mój stres i mówię, dobra, będzie jak będzie, albo to się nie da, tego się nie da zrobić, więc ja często uciekałem w alkohol. Jak mi coś totalnie nie szło, to uciekałem w alkohol. No i udało mi się wybudować tego vana, wyruszyłem w podróż. Niestety w międzyczasie pojawiłem się też na weselu moich przyjaciół i tam było dużo ludzi z mojego starego okręgu, z mojego życia. Wszyscy byli wypici, tańczyli, bawili się. Moja głowa niestety nie potrafiła tego wszystkiego przerobić i sięgnąłem wtedy po szklankę whisky, no a pół szklanki whisky przechyliłem, wlałem to w siebie i bardzo się źle poczułem, ponieważ utraciłem 9 miesięcy mojej abstynencji. Ja już więcej nie piłem na tym weselu, bo też nie chciałem, żeby się to wydało, że ja wróciłem do mojego nałogu, ale to już otworzyło sezam, bo w międzyczasie też czytałem takie książki o tym, jak działa nasz mózg. I mózg niestety działa tak, że jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś, mamy nałóg, powiedzmy alkoholowy, i nie pijemy przez długi okres, to ten mózg zapomina o tym po prostu, że się piło i nie domaga się od organizmu, żeby sięgnął po alkohol. Ale w momencie, kiedy sięgniemy po alkohol, to mózg zapomina cały ten okres niepicia i przypomina mu się nałóg. Więc można pić 10 lat, nie pić 5 lat. W momencie, kiedy się po 5 latach napijesz kieliszek wódki, jakiegośkolwiek innego alkoholu, to te 5 lat znika z mózgu i wraca nałóg 10-letni i kontynuujesz picie. Więc ja niestety, przechyliwszy te pół szklanki whisky, otworzyłem się na nowo na alkohol i przez kolejne kilka lat piłem alkohol. Więc ci, co nas oglądają od samego początku, mogą pamiętać, że były takie momenty na naszym samym początku naszej podróży, że ja mówiłem, że nie piję alkoholu, a później po paru miesiącach oblewałem się szampanem i łotałem browary i wina i tak dalej. I mogło to po prostu u niektórych zadziwić, ale no po prostu trafiłem też potem w takie środowisko mocno alkoholowe, bo nad karawaningiem, nad ludźmi karawaningującymi i nad vanlife'ującymi unosi się taki duch wakacji. No to się kojarzy z wakacjami, czy ktoś jedzie na tydzień, na dwa, czy na pół roku, to po prostu jedzie powiedzmy na wakacje, na odpoczynek, a jeżeli odpoczynek, no to winko, to jakieś gin z tonikiem, jakieś whisky przy ognisku, więc ten alkohol w naszej kulturze jest mocno złączony z kamperami. Kto był na zlocie karawaningowym, to wie, o czym ja mówię. Ja pamiętam na pierwszy mój zlot karawaningowy, gdzie przysiadłem się takich starszych panów, którzy pili wódkę w kubku, po prostu tyle mi nalej. Oni po prostu nie kieliszki, tylko w kubkach metalowych pili wódkę i rozmawiali ze mną normalnie, popijając sobie wódę. Więc na zlotach się dzieją po prostu dantejskie sceny, zwłaszcza w nocy, ale no takie są zloty, tak to po prostu funkcjonuje. Ludzie też cały czas, cały tydzień czy cały rok pracują po to, żeby pojechać potem na zlot, odpiąć po prostu wrotki, popłynąć totalnie, prześpiewać, pożygać się, pobić, poopowiadać, więc ja nie krytykuję. Ja tylko mówię, jak jest. Na zloty teraz, jak jeździmy, to nie śpimy na zlotach, ponieważ tam jest dużo alkoholu, tam jest troszkę za dużo alkoholu dla mnie i ja nie jestem w stanie tego słuchać. W pewnym momencie już te rozmowy schodzą na taki etap już takiego dzielenia głupot. Po 23 ludzie zaczynają już wolniej mówić, głośniej mówić i zaczynają się otwierać i mówić takie rzeczy, których by w życiu na trzeźwo nie powiedzieli. Ale dobra, wracając do karawaningu. W międzyczasie, kiedy ja zapiłem na tym weselu, wydarzył się COVID, a COVID zmienił
wszystko. Były takie okresy, gdzie byliśmy zamknięci na danym parkingu i nie mogliśmy z danego parkingu odjechać po 2 tygodnie, 3 tygodnie. Policja pilnowała dróg, nie można było się nigdzie ruszyć, więc po prostu robiliśmy zapasy żywieniowe i alkoholowe. Siadaliśmy na parkingu, na plaży, czy tam gdzie nad jakimś jeziorem, no i jedliśmy to, co kupiliśmy i piliśmy to, co przywieźliśmy ze sobą. Dodatkowo bardzo dużo Polaków się pojawiło w vanach, którzy zjechali na pandemię do Portugalii. No i kręciliśmy się w takim kółeczku, w takich dużych grupach, skupiskach. No i co wieczór, że tak powiem, otwieraliśmy winka, proseczka, drineczki i to było takie picie towarzyskie. Nie było bijatyk, nie było picia jakiegoś wielkiego, tylko po prostu no wineczko, a w Portugalii wineczko kosztuje 1 euro, 2 euro, więc to nie są duże pieniądze. Tańsze to było niż napoje na przykład gazowane. A daje kopa jeszcze z miło i wesoło, więc graliśmy w karty, paliliśmy ogniska, śpiewaliśmy, tańczyliśmy i świetnie się bawiliśmy. I to tak po prostu miesiąc za miesiącem, rok za rokiem mijał. Otoczony cały czas byłem osobami pijącymi, ale nie jakimiś mocnymi żulami alkoholowymi, tylko po prostu osobami, no social drinking to się chyba nazywa, takie dla towarzystwa, o takie, no, że piję dla towarzystwa, więc piłem z nimi dla tego towarzystwa i świetnie się bawiłem i bardzo miło wspominam tamten czas. Natomiast po paru latach, 2,5 roku, 3 lata piłem mniej więcej od tamtej wesela, zauważyłem, że to wszystko, co słyszę, to już się zaczyna powtarzać, że ten alkohol już nie działa na mnie tak jak kiedyś, że no ten kac, morderca, źle się czuję, że to po prostu wysysa ze mnie energię, że alkohol w pewnym momencie zaczął wysysać ze mnie energię i chciałem tą energię zatrzymać, dlatego rozmawiałem z Kasią po jednej imprezie w Gdańsku, gdzie przez ileś tam godzin piliśmy na plaży. Porozmawiałem z Kasią i mówię: słuchaj Kasia, ja mam teraz taką propozycję. Ja bym chciał po prostu rzucić alkohol, ale już tak na maksa i chciałbym, żebyś ty też rzuciła. Bo jak rzucimy razem, to mi będzie raźniej, bo jak nie będzie alkoholu w wani, nie będę wokół siebie miał alkoholu, to ja po prostu mam większe szanse niż jakbyś ty piła. No i Kasia mówi, że dobra, że ona jest w stanie to dla mnie zrobić i ona też rzuci alkohol. Kasia nie miała problemu z alkoholizmem. Kasia piła po prostu jak miała ochotę. Jak był alkohol i ktoś jej nalał, to się napiła, ale potrafiła odłożyć albo nie dopić i nie musiała się ściorać tak jak ja. Więc jej było to dużo łatwiej i zrobiła to dla zdrowia i dla mnie, więc tak po prostu się stało, że tego tam dnia, nie wiem, 21-22 lipiec 2021 przestaliśmy pić alkohol. I ja od tego czasu nie piję w ogóle alkoholu. To też nie jest tak, że mi to tak bardzo łatwo przyszło. To, że nie piję tego alkoholu teraz, jest spowodowane tym, że przez wiele lat próbowałem rzucić ten alkohol. Chodziłem na meetingi, czytałem książki, audiobooki, psycholog, potem druga pani psycholog, coach, więc dużo rzeczy się wydarzyło, że finalnie przestałem pić ten alkohol, ale bardzo pomogło mi i nadal mi pomaga to, że są meetingi online, że można się po prostu przez internet połączyć z innymi alkoholikami z całego świata, którzy przez kamerę po prostu uczestniczą w spotkaniu. Wtedy pamiętam, chodziłem na te meetingi codziennie, w sensie łączyłem się z innymi ludźmi codziennie. Najczęściej słuchałem tego, co oni mówią, nawet się nie odzywałem. Przez to, że jestem osobą też rozpoznawalną, to po prostu się wstydziłem włączać kamerkę, ale w pełnej wolności alkoholicy żyją. Tam nie trzeba włączać kamerki, tam nie trzeba się odzywać, tam po prostu można być. Więc ja byłem na tych meetingach i chodziłem na te meetingi. Chodziłem też na stacjonarne, jak byłem w Polsce. I słuchałem podcastu Co ćpać po odwyku. To było po prostu coś niesamowitego i już nie nagrywają nowych odcinków, a szkoda, ale to jest kilka sezonów świetnego podcastu dostępnego na Spotify i na jakichś innych platformach. To są rozmowy dwóch artystów, alkoholików, narkomanów, Żulczyka i Strachoty, którzy dzielą się swoją historią swoich nałogów, rozmawiają z innymi osobami, znanymi, mniej znanymi, psychologami, coachami, ludźmi ze świata show biznesu i opowiadają o tym alkoholizmie troszeczkę z innej strony. To jest po prostu mind blowing, jak to mówią, czyli mózg paruje po tym, jak się to przesłucha, więc mi to bardzo pomogło. Poza tym miałem to moją panią psycholog,
pani psycholog pomogła mi przypomnieć sobie te wszystkie rzeczy, które miałem kiedyś już zaczęte i praktykowałem, więc wychodziłem na spacery, dużo spędzałem czasu na świeżym powietrzu, zmieniłem nawyki, zaplanowałem swój wieczór, też żeby wieczorem się nie nudzić, bo jak pojawia się nuda wieczorem, to bardzo łatwo sięgnąć po Netflixa i wino. A teraz jak pojawia się nuda wieczorem, to sięgam po Netflixa i puszkę lodów, albo baton czekolady, albo po prostu jakieś wielkie ciastko czekoladowe i ogólnie bardzo dużo słodyczy. Więc przez pierwsze 2 lata, 2,5 roku mojej abstynencji ja jadłem słodycze jak chory, jak po prostu dziecko, które nie widziało nigdy czegoś słodkiego, więc bardzo dużo słodyczy. Ale jadłem to celowo, ponieważ ja wychodzę z założenia i to też na meetingach słyszałem, że lepiej po prostu mieć wyższy poziom cukru niż być pijanym, niż sięgnąć po alkohol. Do tego jeszcze pilnowałem, jest taka metoda HALT. Nie można być hungry, angry, lonely i tired, czyli jeżeli się jest głodnym, to bardzo łatwo jest sięgnąć po alkohol, bo wystarczy piwko i już się nie jest głodnym. Angry. Jeżeli się jest złym, zdenerwowanym, to też łatwo sięgnąć po alkohol, bo jest w k***, po prostu nalej mi, bo jestem w k***. Bardzo łatwo jest sięgnąć po alkohol, jak się jest złym. Lonely, samotnym. Jak człowiek jest samotny, to po prostu co? No pije. Idzie po wino, po browarka, albo idzie gdzieś i się upija. Ostatnia literka z haltu to jest T, czyli tired, czyli zmęczony. Jak ktoś jest zmęczony, to mu się nic nie chce. To jest naprawdę bardzo łatwo sięgnąć po alkohol. To wystarczy po prostu otworzyć browara. Siąść w kanapie, włączyć pilota, pilotem telewizor i siedzieć i pić. Więc pilnuję tej metody HALT. Jeżeli któraś z tych cech jest zaburzona, to bardzo łatwo po prostu sięgnąć po alkohol. Albo inną używkę, jeżeli ktoś ma problemy z innymi używkami. Więc staram się nie być głodny, nie być samotnym, nie być zdenerwowanym i nie być zmęczonym, przemęczonym, bo to są kamienie milowe po prostu osób, które trzeźwieją. I tych kamieni jest jeszcze więcej. Ja mógłbym opowiadać o tym długo, długo, długo więcej. Postaram się wypisać oczywiście pod tym filmem audiobooki, wszystkie te materiały, które mi pomogły. Zerknę tylko do notatek, czy coś jeszcze jest. Aha, no nagradzam się jeszcze. To chyba wszystko powiedziałem. Zmieniłem nawyki, słodycze. Nie wystawiam się na pokuszenie, nie chodzę na imprezy, na których jest tylko alkohol. Jeżeli jestem na imprezie, gdzie jest mnóstwo alkoholu, to uciekam po prostu z tej imprezy. Jeżeli chodzę na wesela, to chodzę do 22 max, bo po 22 już opary po prostu. Ludzie parują wódą. Są spoceni, tańczą i unosi się taka kopuła alkoholu w powietrzu, więc ja na wesela nie chodzę na całonocne. Wymykam się. Tak samo z tych zlotów karawaningowych po prostu się po angielsku wypisuje. Spotkania z psychologiem, meetingi online, wyprowadzanie się na spacer i chodzenie na długie, godzinne spacery i nagradzanie się nie alkoholem, bo wcześniej nagradzałem się kupując butelkę Prosecco, to był mój ulubiony po prostu kawa i Prosecco to był mój ulubiony alkohol, a teraz kupuję sobie po prostu lody. Wsiadam w samochód, jadę do McDonalda, kupuję sobie lody, zjadam z przyjemnością te lody, jeżeli mam ochotę, to kupuję sobie jeszcze drugą porcję i już ze ziębniętymi zębami, ale z podniesionym cukrem wracam do domu uśmiechnięty, biorę prysznic i idę spać. Więc to jest coś, co mi pomaga. Oczywiście każdy alkoholik, każda osoba uzależniona ma swoje metody i myślę, że nie ma złotego środka. Ważne jest, żeby chcieć, bo jeżeli ja bym nie chciał rzucić alkoholu, to bym tego nie zrobił. Jeżeli by moja żona, Kasia chciała, bo moja mama, albo ktoś, kolega z pracy by chciał, żebym ja rzucił alkohol, to bym tego nie zrobił, bo bym mógł powiedzieć, że ja nie będę pił, ale bym wrócił do alkoholu. Alkoholik nie zmieni swoich nawyków do momentu, kiedy sam tego nie zapragnie. To jest raz, z teorii. A dwa, alkoholik sam sobie nie pomoże. Nie ma takiego przypadku, przynajmniej ja nie słyszałem i słyszałem, że nikt nie słyszał, żeby alkoholik powiedział, że on sobie sam pomoże. Po prostu ja sam. Od dzisiaj ja nie będę pił. Tego się nie da samemu zrobić. To jest problem, z którym trzeba iść do kogoś. Jeżeli się nie chce iść do psychiatry czy do psychologa, to może iść na meeting. Jeżeli się nie chce iść na meeting, to można iść na online meeting. Jeżeli się nie chce iść na online meeting, to można znaleźć sobie ośrodek. Musi być ktoś, kto będzie pomagał w tej drodze do trzeźwienia. Nie może to być też żona. Znaczy, no może być, ale raczej dobrze by było, żeby to nie była żona albo mąż, tylko żeby to był ktoś z zewnątrz. Ktoś, kto może pomóc
i zobaczyć z zewnątrz, jak to wszystko wygląda i doradzić. Może się zdarzyć tak, że ktoś, kto wytrzeźwieje, postanowi zmienić swoje życie i na przykład zrezygnuje z pracy, rzuci wszystko, zacznie podróżować, zacznie żyć w wannie, może się nawet rozwieść. Dużo rzeczy się może zmienić, ale to, co chciałem powiedzieć i to już absolutnie na sam koniec, opłaca się rzucić alkohol. I jest to zajebiste. To jest fantastyczne. Ja teraz czuję się wolnym. Ja przez wiele lat opowiadałem o tym, że jestem wolnym człowiekiem. Żyję w wolności, że van life to jest wolność. A byłem splątany kajdanami nałogu. I teraz, po tych 3 latach niepicia alkoholu, teraz mogę powiedzieć, że jestem wolnym człowiekiem. Z pełną świadomością, z uśmiechem na twarzy mogę powiedzieć, że życie jest piękne i że życie bez alkoholu jest naprawdę fantastyczne i że nie trzeba pić tego alkoholu, żeby się czuć dobrze. Nie trzeba pić alkoholu, żeby móc się bawić, żeby móc się śmiać, żeby móc tańczyć. Oczywiście moje tańce teraz na trzeźwo wyglądają troszkę inaczej niż jak byłem pijany, ale mam wrażenie, że teraz bardziej kontroluję moje ciało i teraz to chyba lepiej wygląda jak tańczę niż jak kiedyś. Na przykład może nie zniżam się tak bardzo jak kiedyś, bo kiedyś potrafiłem po tańcu naprawdę wywijać się tyłkiem, ale teraz trochę mniej, ale też potrafię tańczyć, więc ja ogólnie uważam, że to jest plus. I nie wrócę do alkoholu. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć w moim życiu, żebym zaczął pić znowu. Wiem, że to jest trucizna. Wiem, że mi to szkodzi. Wiem, że to jest coś, co sprawiało, że się źle czułem. Wypłukiwało tak naprawdę tą moją radość z mojego organizmu. I tyle, tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie przesadziłem dzisiaj tą moją historią. Ten film podejrzewam, że trwa już 2 godziny i dużo osób tu pewnie nie ma. Ale jeżeli kogoś na tyle zaciekawiłem tą moją opowieścią, że został tutaj do końca, to mam taką prośbę, żebyście wysłali ten film komuś, komu chcielibyście pomóc. Albo zostawcie swój komentarz, podzielcie się waszymi historiami z walki z nałogiem albo z jakimiś takimi trudnościami, z którymi walczycie, bo to nie musi być alkoholizm, to mogą być papierosy, to może być obżeranie się, to może być hazard. Tych nałogów jest bardzo dużo. Instagram w ogóle jest nałogowym. A propos Instagrama, to od stycznia tego roku ja nie mam Instagrama w telefonie. Usunąłem to, ponieważ zauważyłem, że to też źle wpływało na moje samopoczucie. I zrobiłem sobie na początku taki miesiąc testowy, czy ja dam radę żyć bez Instagrama przez miesiąc. Dałem radę żyć przez Instagrama przez miesiąc i świetnie się czułem. I teraz już jest 7-8 miesiąc, a ja nie mam tego Instagrama i nie planuję go mieć. Bo to też jest kolejna rzecz, na którą się przerzuciłem po alkoholu, bo po prostu człowiek lubi sobie znaleźć. Musi mieć jakieś zajęcie. Więc jak nie marnowałem go w barze, czy na opowiadaniu pierdół przy ognisku, to przerzuciłem się na Instagrama. I teraz nie mam Instagrama, teraz moim nałogiem jest ciężka praca na budowie, na działce. Kocham to, sprawia mi to bardzo dużo radości i nie robię tego wszystkiego tutaj po to, żeby mieć dużo wyświetleń, żeby, nie wiem, wybudować szybko tą całą posiadłość. Ja tutaj jestem na terapii po prostu na tej działce. Teraz pracą staram się zająć czas, zmęczyć ten organizm i bardzo mi dobrze działa po prostu ta praca na działce. To jest też kolejna rzecz, która może komuś pomóc. Motyka, po prostu łopata. I jak się człowiek robi i ma cel, na przykład, nie wiem, tak jak robiłem to w wannę, miałem cel, żeby zrobić wannę, to ja nie rozpraszałem się, żeby tam gdzieś coś jeszcze pomyśleć innego, żeby coś zrobić, tylko mam cel zrobić to i ja to robię. I jak masz się w życiu cel, to można być szczęśliwym. Dobra, już koniec. Strasznie długo gadam. Moi drodzy, mam nadzieję, że nie przesadziłem. Jeżeli chcecie nadal nas oglądać, to zapraszam. W przyszłym tygodniu już będzie normalny film z działki. Nie wiem jeszcze, co tam się wydarzy, bo tak jak ostatnio mówiłem, scenariusz naszych odcinków pisze samo życie. Ja muszę się napić wody, bo mi zaschło w gardle. Będę świętował teraz moje urodziny na trzeźwo. Zjem coś bardzo dobrego. Zjem sobie deser i może nawet napiję się lampkę bezalkoholowego szampana, a może nie, bo nie zawsze można to kupić. Natomiast teraz cieszę się, że na te moje 38 urodziny pochwaliłem się tą moją trzeźwością, podzieliłem się tą moją historią, bo ciążyło mi to od wielu lat. Miałem takie poczucie, że chciałbym się z wami tym podzielić. I teraz się z tym podzieliłem. Kamień z serca, nie na nogi. Mogę
żyć dalej. Cieszę się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzcie mi wszystkiego dobrego, żebym wytrzymał w tej mojej trzeźwości. I tyle.